Witam, RC z tej strony. Dzisiaj będę omawiał, a w zasadzie co myślę, o polskich dywizjonach w War Thunderze. I pierwsza rzecz, jaką od razu mówię, to będzie obiektywna opinia. To nie będzie tak, że jeżeli będzie mowa o moim dywizjonie, który też się znajduje na liście, to będę go ciągle wychwalał. Nie. Obiektywna opinia, a przede wszystkim rankingowanie bądź omawianie takich rzeczy polega na tym, aby być obiektywnym, czyli nie stać po żadnej stronie. I tak tutaj też nie będę żał po stronie nikogo. Znam plusy i minusy każdego. Grałem z graczami tego dywizjonu, także wiem, jak się zachowują. Moi też koledzy mówili mi, jak wygląda sytuacja, także zapraszam do filmu. Pierwszy na mojej liście, a tak dokładnie mówiąc, też pierwszy, jeżeli chodzi o polskie dywizjony w całym War Thunderze, a jest tutaj mowa o klanie, a w zasadzie dywizjonie 300. 300 aktualnie znajdują się na 18 miejscu, chociaż przez ostatnie sezony SQB wypadali dobrze, zazwyczaj kończyli na mniej niż 20 miejscu, ostatnio byli na mniej niż 50, ale to są gracze, którzy po prostu dużo grają. I pierwsze, co mówię, co na myśl wam wchodzi, mówiąc o 300, jeżeli już ich znacie, no to spoceńce. I tak rzeczywiście jest. Jeżeli chodzi o takie tryhardowanie, to tam jest przepotężne. Mogą nawet po 5-6, dobra, 5 maksymalnie razy widziałem, jak gościu z 300 albo po prostu czasem szybko wychodzą. Ja nie mam za zło, że ktoś szybko wychodzi, tylko czasem po prostu wkurza to innych ludzi, którzy starają się wygrać bitwę. Ale to nie są gracze typowi, to nie są typowe nuby, oni po prostu wiedzą i po prostu dużo grają. Co też wpływa na ich opinię wśród innych graczy, bo to nie jest taki trochę for fun, tylko bardziej nawalać, nie? Także tak to wygląda ze Spartanami. Jeżeli miałbym powiedzieć, co tak w skrócie o nich myślę, to bym powiedział, że jak ich opis mówi, dywizjon nastawiony na bitwy dywizjonowe, uczestnictwo w turniejach automatycznych. Także jeżeli ktoś chce tam pójść, proszę bardzo, ja nie zakazuję, nie, tylko mówię, jak to wygląda. Dobra, już drugie miejsce, czy tam, nie wiem, drugi dywizjon, a już mam ból dupy, no. Czteropak. Co mogę powiedzieć o tym dywizjonie? W zasadzie tylko złe rzeczy, a to tylko dlatego, że ten dywizjon jest toksyczny jak cholera przede wszystkim, a przynajmniej tak mówią moi doradcy, sprawdzeni doradcy, bo poza tym na Facebooku się też nie lepiej zachowują. To są ten typ dywizjonu, którzy myślą, że są najlepsi, bo dali sobie, nie wiem, numer, nazwę dywizjonu, tak aby było polsko. I o to wychodzi czwarta polska armia krajowa. No to powiem wam, panowie, że żołnierzy wyklęci to z was marni. I powiem tak, jeżeli bym miał powiedzieć cokolwiek dobrego, to chyba byłoby to, że łatwo się do nich strzela, to jest jedyna dobra rzecz. Bo tak naprawdę pomimo turniejów to dobrze, inaczej poza turniejami grają słabo, na turniejach lepiej, bo już nieraz na turniejach widziałem, jak tam robią sieczkę. Mam tylko odwołanie do naziemek, także trudno mi jest powiedzieć, co się dzieje w powietrzu, na bitwach powietrznych, ale na naziemkach jest masakra, jeżeli chodzi o poziom toksyczności, a nie mówiąc o mediach społecznościowych, w których nie zachowują się wcale lepiej. Na trzecim miejscu, dobra, przestałem to nazywać trzecimi miejscami, trzema miejscami, mamy 7 BOW, czy tam 7 BOW, nieważne. Wychodzi 7 Brygada Obrony Wybrzeże i to jest podobny typ dywizjonów, dużo jest w ogóle polskich dywizjonów, którzy mają po prostu numer, a potem tak, aby się kojarzył takie polskie, nie? Jakby
To jest taki trochę tuż taki naciągany patriotyzm. Nie? Jeżeli chodzi o nich, to akurat mają mniejszą toksyczność, a przede wszystkim lepszą administrację na Discordzie, ale to są tacy cisi gracze, którzy grają dla bardziej fanu niż na dywizjonówki, ale też na dywizjonówkach potrafią zrobić swoje. Taka luźna, nieluźna gra, nie? Także no. Jeżeli chodzi o szybkie podsumowanie ich bądź opisanie ich, to byłoby po prostu Division dobre. Tylko mają po prostu problem z komunikowaniem się. Jak najczęściej jak grałem z jakimiś graczami z tego Division, to wyglądał to w taki sposób, że nie mówili gdzie kto jest, a potem wielkie zdziwienie, nie? Także no. Po cringe'u przyjdzie czas na coś nie cringe'owatego, a w zasadzie praktycznie pozbawiony tego, chociaż jak widzę chłopaków jak grają, to no jest taka lekka żenada, lekka, no ale i tak jest lepszy poziom gry, poza tym mniejszy poziom toksyczności niż pozostałych, nie licząc 7 brygady Wybrzeża. Mam tu na myśli Orzeł. To jest najświeższy i najlepszy Division, jaki macie. Założony 2 stycznia tego roku, 2022. Do tego Divisionu się będę przenosił. Także no. Aktualnie się znajduje na 86 miejscu, wcześniej byli na 75 i ich motto to quality over quantity, czyli no przynajmniej mi tak założyciel mówił, że tak ma być, ale ich motto na stronie to zejdę na niego jak ten orzeł na galopującego sępa. I to był jak Stalin.pl. W 2021 tak mówił. Jeżeli chodzi o ich poziom gry, to jest na wysokim poziomie, nie jest na byle jakim, bo są tam gracze, którzy grają dużo w tą grę, znaczy dużo, długo w tą grę, na turniejach też grali, są tam dobrzy piloci, dobrzy gracze na ziemi oraz gracze morscy. A jeżeli chodzi o sam Division, to jest to dobry poziom, tylko trzeba po prostu się dogadać z założycielem, czy Elbrusem. Ja będę się po tym sezonie SQB przynosił do nich, także liczę chłopaki, że będziecie na miejscu poniżej 100, bo inaczej nic z tego. Teraz jeden z bardziej popularnych i bardziej znanych, że tak powiem, na skalę ogólną, światową, Division Polski, Division Wspólnego Grania. Jest to Division założony, myślę, że pod kanał na YouTubie i ja nie mam nic przeciwko temu, nie? Division Wspólnego Grania dla kanału Wspólne Granie, także ja nie mam nic przeciwko temu. Chłopaki dobrze grają i dziewczyny chyba, nie wiem czy tam jest jakaś dziewczyna, I hope, nie wiem, jeżeli to oglądasz to powiedz, albo ktokolwiek kto jest na tym na Discordzie, niech wyśle to I hope'owi i niech napisze mi I hope, czy jest tam jakaś dziewczyna oprócz pani adminowej, nie? Także ja znam tylko, nie, ale do rzeczy. Division nastawiony bardziej na wspólne granie. Cóż tu więcej dodać? Więcej dodać niż ująć. Nie, użyłem złej przenośni. Nieważne. Choć ten Division jest nastawiony bardziej na fan niż na takie tryhardowanie. Mają i są na w top 100, także to jest już dosyć wysoki poziom grania. I ja nie mam nic złego do powiedzenia o nim. Są tam gracze źli, toksyczni, ale administracja się już nimi dobrze zajmuje. Także trzymajcie dalej tak, chłopaki. Następnie mamy 1KP, czyli pierwszy korpus pancerny.
Jeżeli miałbym cokolwiek powiedzieć o nim, to jest to dobry dywizjon, bez jakichś tam wielkich zgrzytów między innymi dywizjonami. Jest na dobrym poziomie i poziom ich gry jest na dobrym poziomie. Jest nie wiadomo jak dobre, ale też dywizjon nie świadczy o poziomie gry gracza, bardziej tutaj o indywidualność chodzi niż o cały dywizjon, bo dywizjon nie wpływa na ciebie, ty grasz sam na siebie, nie? I nie jest to też dywizjon dla każdego, bo starałem się dobrze grać, ale ostatnio mi to po prostu nie wchodzi, nie wiem po prostu dlaczego. Kolejny dywizjon, jaki przedstawię, jest to PL7, Polskie Tygrysy. Dywizjon, w którym aktualnie się znajduję. Chłopaki, moi koledzy, trzymają dobry poziom gry. Nie gramy też źle, nie jesteśmy nie wiadomo jak toksyczni. A jeżeli już tak się stanie, no to już my się nie, znaczy administracja się już nim zajmie. Jeżeli mam być szczery, to jedynym naszym największym problemem jest zgranie. Nie potrafimy się zgrać, przede wszystkim w czasie. Chcemy grać SQB, ale ludzie inni nie chcą. Po prostu nie ma kto grać, albo po prostu im się nie chce. Taki jest problem. Mamy dużo utalentowanych graczy, ale niektórzy z nich odchodzą, niektórzy zostają, także tak to wygląda. Jest to dywizjon taki niekoniecznie dla początkujących, ale dla osób, które chcą grać, nie? Jest dużo osób wolnych do grania, także proszę bardzo, masz link w opisie do Discorda, możesz wejść, nie? Kolejnym dywizjonem jest to 1 AWP, pierwsza Armia Wojska Polskiego. Ostatnio z tego co mi wiadomo, to ona się rozpadła i się nie dziwię, bo to jest taki toksyczny dywizjon, że nawet Woda Królewska przegrywa z tym poziomem. Nie dość, że są tryhardy, to jeszcze wkurzają wszystkich dookoła. Nie dość, że kultura i gry nie jest nie wiadomo jak cudowna, bo najczęściej to siedzą w krzakach, ale na social mediach czy tam w forach no jest słabo. Nie mam w zasadzie nic dobrego powiedzenia o nim. Wkurza mnie ten dywizjon i swoim poziomem gry, nie, swoim poziomem kultury, nie, to nie jest problem dywizjonu, to jest problem graczy. Myślę, że administracja nie wiem, czy cokolwiek z nimi robi. Ja nigdy tam nie byłem i nie dość, że zachowują się jak buce, to jeszcze no tacy pseudopatrioci, nie? Także to mam do powiedzenia o tym cudownym dywizjonie. I na koniec wisienka na torcie, czyli dywizjon... Mój wydech chyba już musi coś świadczyć, nie? Dywizjon taki zepsuty, taki, po prostu gniew. Nie dość, że dużo cheaterów. Jest film nawet na temat tego dywizjonu, znaczy na temat cheatera z tego dywizjonu. To może gdyby to była jedna osoba, to może bym im odpuścił. Ale 27 graczy to już nie. Na Reddicie spotkałem się z takim postem, no i większość z tych graczy było właśnie z gniewu. Także chłop, jeżeli ktoś z was jest z gniewu, to powiedzcie swojemu adminowi, aby albo skasował dywizjon, albo zajął się tymi chłopakami, bo ja nie mogę na niego wpłynąć, a kolejna rzecz jest taka, że nawet jeżeli sam admin cheatuje, to ja już nic nie mam do zrobienia z tym, to już indywidualna sprawa. I oto koniec tej listy 10, top 10 dywizjonów, w których powinieneś, nie powinieneś być. No,
Niektóre dywizjony z naszego kraju są dobre. A niektóre prezentują swoim poziomem źle nasz kraj. Nie tylko, i to nie tylko w grze, tak się dzieje też w prawdziwym życiu. Kto wie, ten wie, nie? Tak czy inaczej, ja dziękuję za oglądanie i cześć.